poprzednio w Darksiders. The fire of the mountain flows again. Yes, freed by my hand. And Karn's. Karn? That pup? Why, he hasn't a clue. And yet, the forge burns once more. You know what awaits you, Ryder. To finish this, you must restore the tears. I'm not your errand boy, Maker. Aye, but our fates are now yoked. Help us, and we will help you. In the meantime, take this. It might be of use. I know this pistol. It belongs to my brother, Strife. How came it here? I cannot say, but there are other goods you may barter for now as well. Restore the tears, then return to me. You said there were two things that powered your forge, fire and tears. Yes, fire to wake the earth and tears to calm it. Both gifts of the Stone Father. And fire will not be enough. Nay, we require both. Where might I find the tears of the mountain? To the west, past the fjord and into the Drench Fort. You will find the tears within. The journey so far. The cauldron was cold, but the horsemen rekindled its fire. And in the hearts of the Makers, an ember of hope was born. Hope for life, and for what lies beneath the earth. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Darksiders Definitive Edition. I cóż, lecę z fabułą. Niestety nie udało mi się znaleźć tego całego tyrana w tym, w kotle, czyli prawdopodobnie już wtedy powinno się tam coś uaktywnić. Ale niestety się nie uaktywniło. Dobra. Nie do końca chciałem od razu z nim gadać, ale niech będzie. No właśnie, co ty tu robisz, mordo? Without the Tree of Life, Horseman, I'm trapped here just like you. A fortunate few slipped out before the tree was lost, like Ulthane. Proszę bardzo. Ulthane. He's just another maker. Has a big hammer is all. When he escaped, I feared to follow. And a good thing too. And why is that? Well, you might still be looking for the cauldron if not for my courage and wit. What can you tell me about the Tears of the Mountain? The Drench Fort lies just beyond this barrier. It was the first thing taken by corruption. We sealed the Stone Father's tears inside, fearing what would happen if they spread. If I do as Alia asks, you'll soon find out. Aye, and the realm will be better for it, whether pure as rain or black as sin. The tears will end this stalemate. If you're really going, don't let me stop you. Exploring's a wondrous thing. You never know what you might find. For instance, should a bit of armor turn up, it's likely some misplaced some years back. If you can find it, I'll be in your debt. Spoko. W ogóle jak to pulsuje po prostu, zawsze jak się jest trochę bliżej. To mnie aż zadziwia. Okej, ale to fajnie. A, dobra, to są to takie uśpione chyba, do których muszę strzelić, żeby je wysadzić. Dziwne, że wojna nie był w stanie tego robić, no ale... Hopy, nie denerwuj mnie, dobra? Ledwo żeś coś zrobił.
Mam takie wrażenie. Wąwóz cieni. Okej. Moneta zebrana, lecimy dalej. O, tu to się spaczenie już nieźle rozszalało. O nie, znowu one... Drapieżca. Że jak ja naprawdę nienawidziłem po prostu tych przeciwników w jedynce i coś mi się wydaje, że tutaj będę miał podobnie. O! O, warto wiedzieć, że mogę dwa strzały chyba na jednego takiego tego wystarczyły? Dobrze widziałem? Żądlak. Czemu nagle za zero to uderzyło? Dobra, never mind. A! Chciałoby się, co? A bo to ich spawni ciągle. Ja w sumie ciekawi mnie, czy ja dostaję za nich ciągle expa? O, mogę? No. No nie, nie mogę. Nie mogę ich złapać nawet. Ale w tym przypadku lepiej nie strzelać od razu. Ale nie, chyba nie dostaję za nich expa więcej. Szkoda. Gniazdo żądlaków. No to trzeba się tego pozbyć. No. Dziękuję. A cała reszta to odstrzał. I proszę bardzo. Jak się od razu robiło? Cicho, spokojnie. I latają żadne durne komary. W ogóle chcielibyście mieć gnata, który auto namierza wszelakie komary w okolicy? Ja z chęcią. Oj, przydałby się taki. Dobra. Jeszcze. O! Dziki drapieżca! Czyli coś mocniejszego pewnie. O, fajnie. Nie, tak se spaść. Poza mapę. Out! Okej. Okay. A w sumie mogłem tam strzelić w którychś z tych cieniobuchów, to wtedy by pewnie troszkę szybciej poszło. O, no i co jak moneta przewoźnika? Okej, okay, czyli takie to szybsze lądowanie po prostu. To jest ten meteoryt. Tak chciałem sprawdzić przy okazji. Przejście? Przejście. Okej, okay, co my tu mamy? To są jakieś kryształy dziwne. Jestem na fiordzie. No to mi trochę nie wyszło. Dobra. Żeby się nie marnowało tole... To generalnie... Czy nie marnowało. Oj, proszę bardzo, level up. Ej, czy ja sobie mogę tak żonglować nimi w powietrzu? Ciekawie. Dobra. O, dobra, i już jest odblokowane. Żniwo albo egida. Ale nie, tą egidę sobie odpuszczę. Pójdę w to żniwo, bo to naprawdę mnie kusi. Zadaje damage, okej. To jest na grupy dobre, mi się wydaje. Przynajmniej tyle pamiętam z opisu. Dobra. Czy tu jest jakiś handlarz? Ciekawe. Nie no, ta ona... Znaczy ta rozpacz nie może skakać. Śmierć też nie ma tej, no to jak mam zebrać te... O, nie wiedziałem, że mogę takie coś po uniku zrobić. No clue, jak ja mam to zgarnąć? O! Oh, hello, fleshling. Didn't see you there. I was going to ask who you are, or rather what. No, to jest lepsze pytanie. My name is Blackroot, and I am hungry for
What exactly? Only the finest stones. I have ways of attracting such morsels, but it has been centuries since any were in reach. I must wait here for my master. I will starve if someone doesn't help me. Your people stand on the brink of destruction, and you ask me to feed you? If it isn't too much trouble, take this. It will guide the stone to you, so you can bring it to me. Then I shall eat it with great pleasure, and I will reward you. You eat? I am not like other constructs. In my form, life has taken root. It must be fed, or it will consume me. How long have you been here? I have been gathering my strength for centuries, and my roots run deep. That is my problem. What about your master? Of him, I do not speak. Nor do I remember. He left eons ago. Now I am trapped here. Przynęta. O. O, przynęta. Przynęta wabi do swego posiadacza każdy zaklęty kamień, który zostanie trafiony. Aby obudzić moc kamienia, strzel w niego z odkupienia. Resztą zajmie się przynęta. Okej, czyli już mam... O, kolejny taki. Już mam dwa miejsca jeszcze więcej z takim kamykiem. Okej, kamień wiedzy tajemnej. Dobra. No i to troszkę zajmie, żeby wykonać to zadanie, ale cieszę się z jednej rzeczy. Mianowicie, kiedy ja tak gadałem, to właśnie zauważyłem tego tutaj tyrana. O, a jako, że jest ziomeczkami, to ja z wielką chęcią... O kurde, ty, czekaj, nie ten. Nie dałem sobie skrótu pod to. A nie będzie pod X-em. To jedziemy. O, ładnie wygląda. To mi się wydaje, że im bardziej będzie się to upgrade'owało, tym będzie więcej biło. Dobra, jest tyran na piątym poziomie. Okej, no. Daj mi tę kość swoją, co? Byłbym bardzo wdzięczny. Kosy żaru lepsze, fajnie. Niestety kości nie dostałem, a to trochę z się. O, ty, ej, ale tych tyranów to tu widzę jest sporo. Jest taka domena chyba, można by powiedzieć. Czekaj, no. Może właśnie w sumie najpierw wyeliminować tych pomniejszych, a potem się zająć tym większym. Czekaj, nie. Wej, zejdź z kunia. No. Dobra, trochę leczenia. Takiego i takiego. Mistyczne ostrza. Dobra. Kurde, fajne jest to, że śmierć ma inną postawę w ogóle zawsze jak idzie z daną bronią. To jest dość fajne. Tylko kurde, dlaczego te kości mnie chce zdrobić, no? Wyświetlić zadania. Szamańska sztuka. Nie wiem, co oznaczać, bo to mi się nie pokaże, bo to sam muszę sobie znaleźć. Nie zguba. Szamańska sztuka. Znaczka. Jaja se robisz? Przegadałem z typem przed wejściem do kotła wszystko, co się dało. I co? Nagle się to anulowało po wczytaniu save'a? To się nie dziwię, że nie znalazłem ani jednej sztuki, ani jednej kości. I że ona mi w ogóle nie dropi. Bo trochę ciężko, żeby dropiło coś, z czego ja nie wiem... Gdzie ja nie wiem, co mam w ogóle wydropić i z czego. Świetnie.
No. Tutaj co, jakaś ręka? Już drugi taki element znajduje. W sensie takiej wielkości, nie że dosłownie, bo wcześniej chyba nogę taką znaleźliśmy. Dobra, Karn. Nobody ever found anything interesting to do just by standing around. Serio? Get on with you then. Serio? O, super! Świetnie. I co, quest mi się teraz zbugował, czy jak? No co za bullshit, czemu mi się ten quest zbugował teraz? Wcześniej jak z nim gadałem, to nie było nawet możliwości pogadania z nim. Dlaczego tam jest znowu moneta przewoźnika? Boże? A nie, wait, to nie ta strona. Z drugiej strony znalazłem monetę, nie z tej. Odejść ode mnie. Albo dobra, jak już tu jestem, to się tego pozbędę. O, ty dawaj, żniwo dookoła, bo to akurat takie fajne miejsce. Czytaj, dużo jest tu przeciwników. No, dawaj. No, tniemy, tniemy. Dziękuję bardzo. Wszystko zebrane. O, tu się jakiś jeszcze jeden ostał, no to nie na długo. Oj, proszę bardzo, potka gniewu. Totalnie za free. Nie do końca wiem, skąd ten jaszczur to miał, ale... Czy ja chcę to wiedzieć? Potka dla mnie, jaszczur zdechł. Elo. Dobra, 10. moneta przewoźnika. 15 minut. Świetnie. Śmierć, nie denerwuj mnie, dobra? Ale nie mam tego pojęcia, jak zgarnąć. Nie, ale po prostu masakra, no dlaczego mi się nie chce w ogóle ten quest aktywować? Już powinien. To jakieś zwykłe kosy, to taki... Taka bieda straszliwa. Szybki skok z cięciem, szybkie żniwa. Co ty gadasz, wystarczająco go masz? Mistyczne rękawice. Troszkę do magii, okej. Okay. No to wymieniam. Rękawice? To są... Jestem kapitanem haczykiem teraz, tylko na dwie ręce. O, ostrza mają dość fajną, widzę, kombinację łączoną. Okej, okay, tutaj nic nie wypadło. Okej, okay, no to lecę dalej. Chwilowo po prostu eksploruję fiord, nie? Bo nie bardzo mam pomysł, co dalej ze sobą zrobić. Bo też nie chcesz tak cisnąć fabuły, nie? Tylko faktycznie te questy poboczne wykonywać. Bo złota zasada każdego RPG mówi, wykonuj dużo kwestii pobocznych, bo dość często może ci się to opłacić. Jak nie expem, to ewentualnymi fantami, które można sprzedać, bądź sobie wziąć. I dobra. Dwóch kolejnych padło. No to na kuni jedziemy dalej. O, jest ta. Skrzynka na mapie widzę. O, kolejny tyran. No jak mi się quest odbaguje, to wiem, gdzie sobie spawnić, może. Sfarmić te.
Ta kość. Kurde, myślałem, że uda mi się go tak fajnie uniknąć, ale niestety. To się nie powinno w ogóle wydarzyć akurat. Dobra, co teraz? Ostrza mrozu. Magia czy mróz? A, spróbuję mróz teraz. Bo obrażenia są tak czy siak takie same, nie? O, mróz spowalnia! Ej, to dobre. Ciekawe, czy takiego wielkiego też był, znaczy pewnie tak, tylko pytanie, ile ciosu do tego będzie potrzebne. Okej, okay, proch leci tam, czyli w sumie tam powinienem pójść, tak mi się wydaje. No więc pójdę w drugą stronę. A ty żeś odskoczył aż za daleko, panie tyran. Jak on jest spowolniony, masakra, on nie był w stanie mnie dotknąć nawet. Ej, zajebista rzecz. Kosy mrozu może? Nie, dzikie kosy. Szanse na trafienie krytyczne. Nie to. Moje obecne kosy co mają? Obrażenia od ognia. I nic więcej. Okej. Okay. No niech będzie. Bo i tak podpałka to jest taka chwilowa tylko, więc... Docięcie znikąd jest dobre na właśnie też na grupy, bo ono zadaje obrażenia konkretne, ale wszystkiemu na swojej drodze, więc im więcej przeciwników się oberwie, tym więcej nie, za więcej się wyleczę. Wypadło coś z niego? Ach, jak wypadło, to już to wziąłem. Dobra, co jest tutaj? Bo proch od razu zaczął skręcać gdzieś tam na prawo. Tutaj coś się może schować. I tak też pewnie jest w istocie. To po pierwsze są tutaj dwie skrzynie. O, i potka lecząca. Miło. A w drugiej to samo? O, prawie. Brakuje tylko potki leczącej. Okej. Okay. Tu co kaman? O, moneta przewoźnika. Ej, no jak mało brakuje, niewiara. No nie, tutaj jestem chyba trochę za wcześnie, mi się wydaje. Dobra, no to to sobie jeszcze poczeka. No bo musi. Nic nie musisz, na kuni jazda. Ty może jakbyś się przyspieszył? To może wtedy by wyskoczył, tak? Przy tym czarnopędzie? Dobre pytanie. Okej, okay, tu... Tutaj się nie chwycę na razie. O dziwo. Troszkę szkoda, ale dobra. Jak nie jest, jak jest. I kolejna. I to jest druga noga. Nie, to musi być jakiegoś questa, no ja teraz nie widzę innej opcji. Okej, 20 minut. O, jest już pewnie podmokły fort. Mhm. Przywróć górskie łzy. Coś mi się wydaje, że pewnie łatwiej powiedzieć niż zrobić. No i proszę bardzo, wyczyszczone. W ogóle też aż śmieszne, dlaczego... To się fajne obrażenia robi odkupienie, tylko dlaczego na przykładu odkupienie ma 10 wystrzałów, a wojna mógł strzelać bez limitów?
Trochę dziwne, nie? Się też rozgląda za tymi kamykami, nie? Ale chwilowo nic tu nie ma. Okej, tam coś jest. I cyk do wykończenia. Także z tym czymś się już żegnamy. I muszę sobie jakąś tą kulkę sprowadzić na dół, żeby przejść dalej. Super. Czyli co? Czyżby cieniobuch? A pójdź, pójdź. No oczywiście. Uśpiony cieniobuch, spoko. No to raz, a to dwa, bum. Okej. Jest kulka na górze. No raczej nic nie ma, no bo jakby się tam dostać nawet. I jest kuleczka. A przez to jest, powiedzmy, zasilanie, aby przejść dalej. Co my tu mamy? O, tam już widzę stolicę Księgi Umarłych. Gdzieś tu jest skrzyneczka. O, no centralnie za nią sobie spadłem. Okej. Okay. Kosy. A, gorsze. No to tylko zabiorę. Dobra. A jak się dostać tam? O, mamy do przewoźnika. Ej, a jak ja mam stąd wyjść w sumie? Tego nie o tym nie pomyślałem. O, kamyk słyszę. Gdzie? O, gdzieś w tym kierunku. I przepadł. Dobra, nie, ale tam chyba muszę iść tym. Tam chyba muszę iść fabularnie. Dobra, na suficie go nie widzę. Ale jak go gdzieś tu słyszę. Może jest gdzieś tam wyżej? Znaczy może, na pewno musi być gdzieś wyżej. W górę, w górę, w górę. O, cześć. Jeszcze masz kolegę. O, widzenia. O, jest. Dobra, już widzę. Tylko pytanie, jak ja mam to w sumie ustrzelić tak na razie. A w sumie będzie prościej niż sądziłem. Numer 2. 2 na 34. Ja. To jest quest dość, myślę, mocno rozłożony. Nie tyle czasowo, co gameplayowo. Pewnie to jest quest, który się wykonuje przechodząc grę no dosłownie na 100%, no bo inaczej po prostu nie widzę możliwości przejścia tego questa. Ale też jestem ciekaw, co w ogóle będą mi dawały te kamienie. Bo powiedział, że jeśli mu je przyniosę, ten czarnopęd, no to jakoś mnie wynagrodzi. Tylko pytanie moje brzmi, w jaki sposób? No ale to pewnie muszę... W sensie no... Albo muszę mu przynieść jakiekolwiek kamienie, albo muszę mu przynieść wszystkie, ale mam nadzieję, że na to mu przyniosę... Kilka, to już coś to da. Gdzie był ten uchwyt, żeby się do tej stronicy dostać?
Chyba po drugiej stronie, tak mi się wydaje. Może to jest po prostu wyżej. Ale nie, no to musi być jakoś tak... Tutaj... Okej, okay, warto wiedzieć, że... Z automatu mi... się tego złapie, jak się skończy podłoże i będzie miał się czego złapać. Tyle to niepoprawnie było po polsku, no ale mówi się trudno. Dobra. No, tutaj nie. Gdzieś po tamtej stronie to musi być. Tu? Nie, chyba nie. Tu? Też nie. No, gdzie jest ta dziura ze stronicą? No clue. Przecież była tutaj. Może teraz ja już jestem tak ślepy i po prostu tego nie zauważam. Albo to jest na jeszcze niższym piętrze, no ale to było gdzieś niżej pokazane. Brawo. Było iść do końca. Jeszcze raz. O, tu jest! Dobra. Ja w sumie czekaj, gdzie to jest? To jest... Tak tutaj... Okej, na ryzyk fizyk mógłbym spróbować tutaj zaskoczyć. I bang bang bagarang, udało się. Dobra. To jest... trzecia już! Dobra. Czy ja mogę się tu wespnąć na górę? Mogę. Zajebiście. Aha, i tutaj jest wyjście. Wejście. I od tej monety się już mogłem stąd dostać. Wow, no to trzeba być mną. No dobra, never mind. Sobie czekaj, jak wygląda? Tutaj jest mam tyle, tu mam tyle. O właśnie, mam już miąty poziom. To już mogę sobie założyć tego. Mściciela. Okej, okay, obalenie jest, ma jedną czwartą szansę na obalenie przeciwnika. Nie ma obrażenia do mrozu, ale ma większe obrażenia i większą obronę. No to poproszę. No, wygląda super. I na ramiennik jeźdźca. Okej, okay, co prawda... Jak to się fajnie komponuje ze sobą. Co prawda nie mogę... Znaczy nie mogę, nie będę już miał tego plus 3% do expa więcej, no ale... Coś za coś. Niestety, coś za coś. Okej, okay, i tu mam co? 3 stronicy, kamień wiedzy tajemny. Super. Te kosy mam teraz chyba w użytkowaniu. Powiedzmy. Tutaj nic nie ma. O, ale jeszcze jeden level i nabije się pasek żniwiarza na tą taką większą kropeczkę. To może się wtedy odblokuje ten żniwiarz w ogóle, bo jak na razie to ja nie mogę nawet wykorzystać tej przemiany. A, tu w ogóle skrzynka jest. Jakich nie zauważyłem? Tutaj ostrza, no ale słabsze zarówno od tych ostrzy mrozu, jak i od tego mściciela. To ja właśnie, jak on wygląda. W walce. Jak zwykłe ostrza. Ty, co jest? Ło, ej, co? Czy ja mogę zablokować atak?
Bo jeśli tak, to widzę dość fajny potencjał do kontrowania. Tylko pytanie, czy właśnie, czy mogę zablokować atak tą bronią. No ale dopóki nie będę miał jakiegoś przeciwnika, no to się nie dowiem. Dobra, gdzie ja jestem? Poza tym, że w podmokłym forcie. Dobra, wpadło troszkę hajsu. Jeszcze was tu więcej. Bardzo ładnie. Tam jest skrzyneczka. No, łatwo. Błotek, ale obrażenia słabsze. Okej, tam mam iść. Co się kryje z tej strony? Okej, z tej strony jest tylko skrzyneczka. I żeby nie było za łatwo, przeciwnicy. I oczywiście nie mogą to być tylko i wyłącznie żądlaki. Kurde, dlaczego to musi targetować absolutnie każdy, no wszystko po prostu, nie? No, także, egzekucja. Jeszcze coś tu żyje. O, a jednak tak. Co to jest? Skalniak. Wygląda jak te większe dzieciory od tej. Od Slify. Ej ty, a właśnie. Przytrzymaj, no. Okej, okay, nie do końca wiem, co to zrobiło przed chwilą. Nie, w sensie, nie wiem, o co chodzi z tym przytrzymaniem. W sensie, jak to działa. Albo i tak dostaje obrażenia. Także nie, muszę jakoś to sam sobie wytimingować. Nie wiem. No, zdycha już. No i jest hełmik. Hełm czeladnika, jeden z zaginionych skarbów czeladnika. Eony temu czarny młot wykuł ten hełm i ofiarował swemu bratu Tainowi w podarunku. Okej, czyli to nie jest hełm Karna, tylko hełm Taina. Ale w takim razie dlaczego Karn go chciał? No chyba, że Tain dał go Karnowi. Wtedy ma to jakiś sens. No dobra, póki co ja już będę kończył, bo już mam niecałe 40 minut nagrania. A trzeba już kończyć. Trzeba już kończyć. Stety bądź niestety. Tylko jeszcze mam jakiegoś checkpointa chciałem, żeby nie przechodzić tego wszystkiego od początku. Byłbym bardzo z tego wdzięczny. O, fajnie, wykonałem atak i nie z... atak gniewu i nie trafiłem tym chyba nikogo. Ani niczego. W ogóle, że nawet strzelając generuje sobie gniew, to jest aż dziwne. O, okej, okay. Jest checkpoint po walce. Także bardzo fajnie. Dobra, tylko może stój normalnie, śmierć. Dzięki. Tak więc jak powiedziałem, ja już kończę, miło było, a z wami widzę się w kolejnym odcinku. Na tym to tyle, do usłyszenia. Cześć.